Dzień dobry, salam alaikum moi drodzy, witam was w kolejnym filmiku. Jednak dziś nie pojechaliśmy do galerii, bo była brzydka pogoda, ale przyszliśmy do domu teściów i teraz wam pokażę, jak tu sobie kupili mieszkanie. Tutaj jest salon, wszystko nowe co tu jest, i kanapy, i fotele, i duży telewizor. I tak będziemy po wszystkich pokojach się przejdziemy, żeby wam pokazać. Moi drodzy, tak, dziękuję za kupowanie wreszcie. O, dobra, mówię, żebyś nie zapomnieli subskrybować mojego kanału. Tak, jest mój pokój. Mówimy Loda. To jest Damli pokój. Wszystko jest, tylko tutaj na łóżko nie ma tego materaca, jeszcze im nie przywieźli, wszystko, tak to wszystko jest, więc jak już dojdzie, to będzie wszystko gotowe, szafa nowa, wszystko nowe i dywan taki fajny, jak się po nim bosu chodzi, taki milusi, miękki dywan. Tutaj staramy się nagrać, ale dzieci są burzliwe i szwagierki i ciągle chcą, żebyśmy z nimi nagrywali. Już stukają do drzwi i tak uciekamy z pokoju do pokoju, żeby nagrać. I idziemy dalej. A tutaj kuchnia teściów. My też mamy na blacie taki ranch, to się chyba nazywa. Szafcik tutaj. Kuchnia podobna chyba u nas. Nie zajmę? Tutaj jest taki mały salon i tak się zwykle tutaj siedzi. O, tu ma Oda to się nazywa, taki tak. Pokój do siedzenia. I tutaj dzieci poduszki pozdejmowały i Blach im położył tam z boku, bo tutaj na łóżkach były poduszki. Ale jak Miko przychodzi, to musi być wszystko zdjęte. No i tu Damla zwykle. To jest balkon teściów, taki duży i tych balkon nie jest tylko jeden, tylko takich balkonów mają trzy. I to jest taka fajna szafa, bo w nią można włożyć przetwory czy tam jakieś inne rzeczy. My mamy taką małą, ale teściów jest lepsza, też bym chciała mieć jak oni, lepsza jest ta szafa. I tutaj nowa gwiazda Zeynep. Zeynep, Anczok, kim się wiosę? Nena. Aha, zapytałam kogo ja bardziej kocha, ona mówi nene, czyli jęgiep, czyli ja. Zeynep? Moi drodzy, uciekłam znowu do salonu, żeby móc nagrać ostatnią część. Ten filmik normalnie można by nagrać dłużej, tylko że dzieci ciągle z nami chodziły. I jak żeśmy wchodzili do jakiegoś pokoju, to stukali w drzwi, bo wiadomo, że one chciały też, żeby nagrać je. No ale tam wiadomo, krzyczały i w ogóle, no to tak jest trudno, żeby każde dziecko, no żeby nagrywać jak wszystkie, bo w każdym, no bo w tym samym momencie każde chce, żeby no być na filmiku. No i dlatego teraz tutaj przyszłam do salonu, żeby chwilę też powiedzieć na spokojnie. Tutaj to ten dom teściów nie jest daleko od nas. No i kilka, mamy autobus 312, to jest... Zatrzymuje się koło domu teściów i właśnie jest w takim, tam mieszkanie ma dobrą lokalizację, dlatego że jest bazar obok, apteka, przychodnia, no i przystanek. Też szwagierka mieszka niedaleko, w soboty przychodzi tutaj z dziećmi do teściów. Teściowie też biorą dzieci. Najczęściej no to Damla no też ten pokój jeden, to Damla uważa za swój. No i nocuje tutaj często. No i właśnie w soboty zwykle, to my też przychodzimy z małym, teściowa gotuje obiad. Dzisiaj krysy zrobili, czyli takie krysy to jest takie danie z kaszy, takiej drobnej kaszy bulgur i warzyw. Tam jeszcze się daje salcze też. No i chyba wieczorem ma teściowa robić sykme. To jest takie, może nie jak naleśnik, bo ciasto jest grubsze, ale też tak się wyrulon zwija i tam w środek można włożyć. Na przykład ziemniaki albo ser. Te dobre to jest, ja lubię. Ale nie wiem, czy my tyle aż zostaniemy tutaj, żeby z nimi jeść wieczorem. Dla teściów no to lokalizacja jest dobra, dlatego że oni już są starsi, koło 70. No i mają wszędzie blisko, nie muszą chodzić daleko do przystanku czy na bazar.
Mieszkanie jest na parterze, bo wcześniej teściowie chcieli mieszkanie na jakimś wyższym piętrze, drugie, trzecie chcieli, no ale potem sobie przemyśleli, że co będzie, jak przed winda będzie wyłączona, czy coś, czy jak się popsuje. No i pomyśleli sobie, że jak już mają ten wiek, no już około 70, no to będzie dla nich lepiej, jak kupią sobie mieszkanie na parterze. No i też długo tam nie chodzili, nie szukali mieszkań, może ze 2-3 obejrzeli, to znaleźli, tutaj byli wynajmujący. No i oni się wyprowadzili, to chyba pod koniec października, nie wiem, czy na początku listopada, ci wynajmujący się wyprowadzili. No i teściowie tutaj się wprowadzili. Też nie trzeba było odnawiać tego mieszkania ani nic, dlatego że wynajmujący tutaj dbali, przed wyprowadzką też posprzątali, więc teściowa z Buszową tylko troszeczkę tutaj posprzątały i mogła się teściowa wprowadzać. No też dla nas to jest dobrze, bo wreszcie każdy jest sam, teściowa ma swój dom i robi sobie po swojemu, my po swojemu, więc tak jakby konflikty zostały zażegnane. Tam jeszcze troszeczkę ich rzeczy zostało u nas w mieszkaniu, ale powoli zabierają. I też mam nadzieję, że szybko wszystko zabiorą i będziemy mogli urządzić małemu pokój. No i tak będzie dla nas też lepiej, bo tak wszystkie rzeczy mamy w swoim pokoju, a tak to podamy małego rzeczy do pokoju mniejszego i będzie miał swój pokój wreszcie. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten filmik, mimo to, że krótki, że był dla Was interesujący. Mogliście zobaczyć, jak teściowie mieszkają. No i też tutaj widać troszkę turecką kulturę, dlatego że wszystko musi być nowe, nie z drugiej ręki nowe. Wszystkie pokoje umeblować naraz. O pokoje jest 4, to mieszkanie ma 140 metrów. Juskirk metr, nie? Tak, Juskirk. 140, no to też to nie jest łatwe i wiadomo, że dużo pieniędzy na to idzie. Więc moi drodzy, zapraszam Was na mój kanał do oglądania tych starych filmików i tych, które będą. I jeżeli ten filmik Wam się podobał, to nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Chyba tam w statystykach pokazywało, że połowa oglądających nie subskrybuje. Proszę, sprawdźcie, czy macie włączoną subskrypcję, bo jeżeli Wy subskrybujecie mój kanał, zostawiacie lajki i komentarze, to ja mam lepsze zasięgi i mnie YouTube częściej pokazuje i dzięki temu moje filmiki mogą dotrzeć do większej ilości widzów. No i oczywiście, jeżeli znacie kogoś, kto interesuje się kulturą turecką, o kim myślicie, że ta osoba może się zainteresować moim kanałem, to bardzo proszę o polecenie i do zobaczenia następnym razem. Salam aleikum, pa pa!